Cześć, z tej strony Weronika Sachar z Beriopole. Zapraszam Was na kolejny tutorial z całą kombinacją, czyli przejście z pozycji parasolki, umbreli, do pozycji siedzenia i tutaj wykończyłam to zamkniętą tęczą, a tak naprawdę możecie z siedzenia zrobić, co Wam się podoba. Także jeśli jesteście na poziomie średnio zaawansowanym, ogarniacie sobie każdą z tych pozycji lub mniej więcej wiecie, jak ona wygląda, jak ona działa i jak się do niej władować, to serdecznie zapraszam ze mną do drążka. Rozpoczynamy trening. Maksymalnie do góry, ponieważ jak ją opuścimy, no to ta też nam się rozwali.
tym momencie zjedziemy. Dlatego tutaj dokładamy sobie dodatkowo rękę na kostkę i możemy bezpiecznie tą drugą nogę wyciągnąć. I albo zostawić ją opuszczoną, albo tak jak ja, przechwycić za kostkę i wyciągać ją jeszcze mocniej w dół. To już w zależności jest od waszego gięcia. A jeżeli macie takie super gięcie, mam kilka takich kursantek, to jeszcze przechwytują ją nad głową, tak jakbyście wyciągali trochę kokona. Czyli ta wersja moja z takim podstawowym gięciem, spróbuję od tej strony, żeby było wszystko widać, to w momencie, kiedy już usiadłam na drążku, zginam wybraną nogę, przechwytuję kostkę i tą drugą nogę, która teoretycznie w lewaku by mnie ciągnęła do skrytu, tutaj mogę swobodnie ją opuścić do dołu na równowagi dla mojego kręgosłupa. Zginam nogę i najprostszą drogą przechwytuję kostkę, wyciągając się jeszcze mocniej w dół. I tak jak widzicie, kombo rozłożone na części pierwsze wcale nie jest takie trudne. Przede wszystkim potrzebujecie dobrego chwytu w umbrelli, żeby pewnie czuć się na rękach. Materaca, kogoś do pomocy i myślę, że bardzo szybko ogarniecie sobie to przejście, bo jest naprawdę efektowne, ładne i prawie łatwe. Także życzę Wam powodzenia, dajcie znać, jak Wam poszło. Oczywiście, jeżeli macie jak zwykle jakieś pytania, zapotrzebowania, pomysły na wpisy blogowe, na tutoriale, to jestem do Waszej dyspozycji. Również na treningach grupowych w Bejopole. Tak jak zawsze, zgodnie z grafikiem, który znajdziecie na naszej stronie internetowej www.bejopole.pl. No i na treningach indywidualnych, jeżeli coś potrzebujecie, czy choreografia, czy triki, czy stretching, czy, który robi się ostatnio coraz bardziej popularny, coraz więcej osób przychodzi na rozciąganie indywidualne, co mnie bardzo cieszy, to oczywiście piszcie na priv, dogadamy wszystko. No i co, i dziękuję Wam za kolejny fajny działek i do zobaczenia w kolejnych tutorialach. Trzymajcie się.